Witam was w Synroposu, to jest nowa seria z Hearts of Iron i była już seria z najtrudniejszych Niemiec, teraz będzie seria z najtrudniejszej Polski. To była propozycja, która mi się najbardziej spodobała w komentarzach. No i niestety muszę wam powiedzieć, że propozycje typu Zielone Haiti niestety odpadają. Z tego powodu, że po prostu teraz pracuję i nie mam zbyt dużo wolnego czasu. Znaczy aż tyle jak miałem wcześniej, nawet aż tyle jak miałem w trakcie studiów. Teraz nie mam tyle wolnego czasu, przecież za inżynierkę muszę się w końcu wziąć, już mówię to od miesiąca. No i z tego powodu no nie ma po prostu czasu tyle, żeby napierdzielać jakieś zielone Haiti, gdzie często przez, nie wiem, godzinę, dwie na początku buduje się pierwszy konwój, żeby móc po prostu gdzieś się desantować, coś w tym stylu. Więc proponuję, jeżeli macie pomysł na serię, to proszę bardzo, piszcie. Ja proponuję to, żeby były jakieś serie realne. Myślałem, żeby ograć moda The New Order, chociaż nigdy go nie grałem, dlatego troszkę się obawiam, że po prostu jak Lamer w to wejdę, ewentualnie do Kaiser Reich, abyśmy wrócili. A by the way, 18 sierpnia wychodzi Microsoft Flight Simulator i z tego powodu no, się pojawi prawdopodobnie na kanale, więc jeżeli macie jakiś pomysł na serię, to ona się powinna pojawić, skończyć do 18 najlepiej. Zabieramy sobie Polskę, jak widzicie mamy elitę, historyczne cele. I tutaj wszystkie możliwe państwa są dobustowane. I ktoś powie, czemu oznaczasz USA, Francję, Wielką Brytanię? To jest ułatwienie. A ja powiem, że niekoniecznie, ponieważ ja mam zamiar ogarnąć tej serii, jeżeli mi to wyjdzie oczywiście, Niedźwiedzia Wojtka. A jak się go ogarnia? Ma się wojska chyba tutaj w trzech prowincjach we Włoszech, z tego co pamiętam. I chyba w Teheranie, czy gdzieś tutaj w Iranie. Problem jest taki, że Iran nie ma własnego drzewka i nic w tym stylu, dlatego nie wybiera strony komuna, Wielka Brytania, oś, czy coś w tym stylu, jak to było dosyć, no, historycznie można powiedzieć, że był po prostu pod jurysdykcją częściowo Wielkiej Brytanii oraz pod wpływami ZSRR. No i po prostu nie będzie musieli ich zaatakować normalnie, ale będzie już ten etap gry, gdzie napięcie światowe będzie tak dosrane, że... No, że po prostu będą tam gwarancje niepodległości. Mam zamiar też pójść właśnie tą moją taktyką, którą pokazywałem na poradniku z Polski, czyli oddać Gdańsk i zaatakować Niemców od tyłu. Mam nadzieję, że mi to wszystko wyjdzie, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Na razie dywizję zostawię, jakie są. A nie, dywizję będziemy musieli ogarnąć. Jak coś gram Full HD, żebyście ładnie widzieli, to jest oczywiście wszystko dla was, poświęcam się. Nie idziemy w Międzymorze, pójdziemy oczywiście w Aliantów, chociaż... A ja tak myślę, czy z drugiej strony nie opłaca się pójść między morze. Tutaj są dwa takie różne aspekty, które mogą wpłynąć na to, czy się opłaca, czy nie. ZSRR z reguły prędzej leci w cel narodowy, z tego co kojarzę, na bałtyckie roszczenia, niż na roszczenia wobec Polski. To jest aż 140 dni. Te 140 dni są na wagę złota praktycznie. To może to jest praktycznie pół roku, prawie. Co no, po prostu daje dużą różnicę, możliwe nawet o zwycięstwie wojny decyduje. Też na tym mi zależy, żeby powiedzieć wojnę Iranowi jak najszybciej i najlepiej, chociaż żeby była jak najmniejsza szansa, że alianci wydadzą im gwarancję niepodległości. Bo jakbyśmy zaatakowali Iran, Iran by się dołączył na przykład do Rzeszy i by poszedł pokój i Iran moglibyśmy podzielić, to mógłby po prostu wziąć prowincję, której potrzebuje, żeby ogarnąć od razu Niedźwiedzia Wojtka i się spójnie z tym nie męczyć. Ale pójdźmy sobie jednak tą, powiedzmy, prostszą drogą, nieryzykowną. Nie, na razie pójdziemy siłę polityczną, z którą będziemy mieli oczywiście problem, ponieważ z powodu poziomu elitarnego zostajemy jej mniej. O ile jeszcze Niemcami było pół biedy, ten najtrudniejszy, bo oni tutaj rozdają karty, to Polakami przy tej produkcji zmniejszonej będzie cud, jak dobije 70 dywizji do 39, pełni uzupełnionych i przeszkolonych. Samoloty kasujemy, one są nam niepotrzebne. Na pewno jest nam potrzebna artyleria. Cześć, artyleria przeciwlotnicza mogłaby się też przydać. Ale nie, tak zostawmy, jakaś fabryka mi się zbuduje, to będzie w pytkę. No na razie pójdziemy chyba w konsumpcyjne, przynajmniej tak jedną, dwie, zobaczmy. Z tego powodu, że na razie mamy opóźnioną budowę fabryk cywilnych, chociaż nie. A nie, dobra. Zaryzykujmy i pójdźmy wszystko wojskowe jednak. Z tego powodu, że no, na cywilne też mamy opóźnienie na budowę. A pójdziemy po prostu te wojskowe, jolo. Bo na razie z te stalą nie mamy problemu i nie sądzę, żebyśmy mieli problem w jakimś... w jakiejś przyszłości najbliższej, dlatego...
A dlatego nie ma co patrzeć w handel, w kierunku handlu. Pójdziemy sobie oczywiście budowę i... I właśnie pytanie. To da nam okopanie się. Ale ja chyba jednak poszedł, zaryzykuję i pójdę w tą przewagę ogniową. Powiedzmy tak, zaryzykuję. Wiem, że właśnie spierdzieliłem w tym momencie robotę, ale zaryzykuję. Kurczę, tutaj nie ma skróconego czasu badania dzięki temu? Zdawało, że to było skrócone. Czemu ja mam... Nie mówcie. Elitarny? Czekaj, elitarny to dawał? Chcę to zobaczyć. Chyba elitarny poziom... Tak, prędkość rozwoju zmniejszał. A, to dlatego. O ja pierdzielę, przy 3... Jak Niemcami mieliśmy 5, to to było pół biedy. Ale jak Polakami mamy 3, to jest tragedia. Dobra. W takim razie... Ulu, mamy tutaj kawalerii w ogóle. Cholera, ja nie wiedziałem, że mamy tyle husarii. Hurra! Husaria! Ogłaszam się prezydentem Polski. Mariusz Jonasz... Kurwin-Mikke. Dobra, robimy tak. Tą armię przydzielimy w takim razie pod... nie wiem, Abrahama? Chociaż Abraham nie ma żadnych tutaj modyfikatorów. Ten zwiat plus 25% by się przydał. Dajemy tutaj pod Sikorskiego, gdyż pójdziemy raczej w obronę, chociaż... Nie, pójdziemy na ten atak, bo na początku, ewentualnie później Sikorskiego dodamy, jak ta ofensywa nam się zatrzyma. Tutaj damy Andersa, no bo jednak ma modyfikator kawaleria, jako generał. Nie, oficer wojsk pancernych, a to nie, sorry, nie kawaleria. Chodzi o to po prostu, że on tutaj jest jako kawaleria traktowany. Władysław Anders chyba jako jedyny generał z całego Hoja, bo po prostu modyfikator, znaczy jest jako ta kawaleria traktowany tutaj. Nikt chyba czegoś takiego nie ma. Chyba, że się mylę, to proszę poprawcie. W ogóle to jest pierwszy raz, znaczy nie, to nie jest pierwszy raz, kiedy odpalam Hoja na nowym kompie, ale to jest pierwszy raz, kiedy nagrywam tego Hoja. No, rzucicie procesora 25, RAMu 50%, czyli 25 ogólnie, z systemem, z Hojem i z nagrywaniem. I 25% zużycia grafiki. A gra nie zapierdziela jak powinna. 30 FPS-ów. Co to oznacza? To oznacza, że Hearts of Iron 4 jest chujowo zoptymalizowane i tyle. Tutaj pójdziemy sobie w tym kierunku, bo budowa fabryk wojskowych nam się przyspieszy. To jest bardzo istotne. Częściowa mobilizacja, od razu możemy skoczyć. Bardzo fajnie. To mi się podoba. Od razu nam się przyspieszy budowę, co jest bardzo ważne. Pójdziemy sobie polski militaryzm. Oczywiście pójdziemy też Polskę ponad przede wszystkim. Tak by the way, w ogóle to nie jest najtrudniejsza Polska. Najtrudniejsza Polska to by było, jakbyś poszedł w ogóle w demokrację, a najlepiej tak byś zaczął w 39 na tym elitarnym i dobustowanych przeciwnikach. Tak, ale no, nie jest... Ja nie byłbym w stanie tego ugrać. Jeszcze o ile demokrację jeszcze byłbym w stanie ugrać, to jednak, no, 39 to ja normalnie nie jestem w stanie ugrać. To jest akurat coś, co akurat... No, co po prostu wychodzi za mojego skilla wyjątkowo. No i nie jestem w stanie tego ugrać najzwyczajniej w świecie. Tutaj zostajemy nastawienie defensywne, polski militaryzm, Polska przede wszystkim. I ewentualnie fanatyzm ideologiczny skoczymy. No bo chciałbym, ale nie teraz, ponieważ najważniejsze jest dla mnie polski militaryzm i to. Ta stabilizacja tak średnio nie robi jakiejś wielkiej różnicy, chociaż wydajność, moc przerobowa fabryk to akurat jest ważna różnica. Ale według mnie bardziej istotną kwestią jest ewentualnie doktryny lądowe i są badania, zespoły badawcze, gdzie musimy pójść tutaj i musimy pójść tutaj. Zresztą tutaj to około 50 fabryk będziemy potrzebować. No najważniejsze, żeby ten zespół badawczy dostać. To jest kluczowa kwestia, żeby nie być aż tak do tyłu z technologią, jak jesteśmy obecnie. Musimy na razie wszystko wyposażenie piechoty. No bo to tym będziemy głównie grali. W ogóle czy mam artylerię przypisaną? Nie mam, więc artylerię robię praktycznie od zera. Tak samo od zera to będzie dopisywanie do tej armii. No praktycznie nic, żadnej artylerii w ogóle nie miałem. Rozproszenie przemysłu. Dlaczego rozproszenie przemysłu? To już nieraz tłumaczyłem. Macie tutaj coś takiego jak utrzymanie wydajności produkcji i postawa wydajności produkcji. To jest ważne w momencie jak na przykład upgrade'ujecie wyposażenie piechoty z jedynki na dwójkę, czy coś w tym stylu, no powiedzmy, po prostu upgrade lecicie. I dzięki temu jest lepiej ta produkcja utrzymana. Co jest bardzo ważne w przypadku wojny. Ponieważ, no wiecie, w przypadku wojny, jak produkujecie na przykład 300 wyposażenia piechoty, upgrade'ujecie, no to spada do 70, to no to nie jest fajnie po prostu, no nie jest fajnie. Z tego powodu, według mnie to jest
istotniejsze, co ja teraz lecę, patrząc przyszłościowo oczywiście. Na chwilę obecną ta druga ścieżka byłaby lepsza, ale na czas wojny akurat jest ta, którą lecę obecnie. By the way, wybuchła w Hiszpanii wojna domowa, taka tradycyjna wojna domowa, to dlatego, że lecę na historycznych, gdyż, no powiedzmy sobie szczerze, ja bym się bał troszkę na niehistorycznych lecieć tutaj, na najtrudniejszej Polsce, ponieważ z państwami Wielkiej Brytanii, z państwami aliantów, czyli Wielką Brytanią, Francją, mogło się podjąć różne rzeczy, na przykład przejście na komunizm. Ja bym musiał szybko zareagować, też przejść na komunizm, a przy przejściu na komunizm nie mogłem zrobić niestety Niedźwiedzia Wojtka. Tak samo nie mogę zrobić Niedźwiedzia Wojtka w momencie... Nie wiem, para jeszcze nie ma sensu lecieć, ale byłoby warto lecieć Teoretyka Wojskowości. Tak samo nie zrobię niestety Niedźwiedzia Wojtka w momencie, jakbym zrobił państwo polsko-litewskie. Tego nie zrobimy tej wspólnoty, co chyba... wybrałem Polskę, gdzie nazywa się Rzeczpospolitą, zdobądź prowincje narodowe wszystkich litewskich, polskich, Kurzeme, warmińsko-mazurskie, Królewiec. No kurczę, regiony narodowe stracimy przez to niestety, no ale kij z tym. Jest to poświęcenie niektóre, na które... To jest poświęcenie niestety, na które musimy być gotów. Praktycznie prawie olałem sobie badania. Polska ponad wszystko, no właśnie, nie lecimy w to, lecimy od razu w plan czteroletni. Napiszcie proszę, czy wolicie, że właśnie nagranie w Full HD 60 klatek, czy 2K 60 klatek. A różnica jest taka, że na przykład zobaczcie inne filmy, moje jest hoja. Jest po prostu interfejs niedopracowany w tych grach i on się nie skaluje dobrze. I ktoś powie, no niby dodali skalowanie interfejsu do gry, a próbowaliście je? To jest tak rozmazane, nawet ja grając nie jestem w stanie rozczytać, co jest tam w ogóle na tym interfejsie, a co dopiero widzowie oglądający to tym bardziej. Dlatego skalowanie interfejsu tutaj jest tragiczne w grach Paradoksu. Optymalizacja w grach Paradoksu jest tragiczna. A propos optymalizacji, tutaj mam, możecie w kącie, nie widzicie, bo ja mam grę odpaloną, a to Steam mi pokazuje. Ma 30 FPS-ów pokazane, że gra działa w 30 FPS-ach teraz, jak puściłem grę. A odpaliłem takiego GTA Vice City, na menu głównym miałem 5500 klatek, co mnie po prostu, no, rozbroiło, to muszę wam przyznać. Na razie nie jest... O, przeszkoliłem, zapomniałem o nich, że przeszkoliłem. Ale mamy troszkę punktów doświadczenia dzięki temu, które będziemy mogli przydzielić na przykład na dodanie artylerii do armii. Plan czteroletni. Dołącz, czemu nie? Szczególnie jakby mieli nas zaatakować jakimś cudem. Ale chujesz historycznie nie dołączyli się Polacy tak na serio do paktu kominternowskiego, antykominternowskiego, ponieważ chcieli być neutralni. Ale wiadomo, jak ta neutralność się skończyła. Ustawimy się od razu na linię z Niemcami, dlatego żeby ładować plan. W przyszłości plan ogólnie daje bardzo duże boosty na ofensywę. W sumie skasujmy to i od razu dajmy taki. Daje bardzo duże boosty na ofensywę. Bardzo istotne wręcz boosty i przeważające o, no, o wygraniu. Dlatego... A plan też nie znika od razu, jak przesuwamy jednostki, tylko znika z czasem. Zróbmy sobie ile mogę maksa zrobić? 26. No dobra, zróbmy fokus i spróbujmy zrobić te jednostki. No i dzięki temu... nawet jak na zbiorę Gdański przesuniemy jednostki, to one nie stracą kompletnie planu i będą mieli mniej planu do robienia na ofensywę niż tak, jakbyśmy mieli po prostu w ogóle wtedy dopiero od przyszłości dać tą linię frontu tuż przed wojną albo podczas wojny. Dlatego warto mieć jednak przygotowane wojsko. Jednakże nie warto mieć przygotowanego wojska w momencie, jak gracie multiplayer. Z tego powodu, że po prostu przeciwnik widzi, szczególnie jak próbujecie jakieś sneaky bricki grać i nie umówiliście się na historyczne czy coś, to po prostu przeciwnik widzi, że szykujecie się kompletnie na niego. No i to nie jest żadnego etapu zaskoczenia. I w ogóle jest też taka kwestia, dobrze ograć bota. Raz to próbowałem, raz to wyszło, nie próbowałem tego wiele razy, ponieważ po prostu jest dla mnie to niewygodne. Przed grając takim ZSRR, albo na odwrót grając Niemcami przeciwko ZSRR, ustawiacie wojsko o prowincję za. Prowincję za wszystkim. Ewentualnie dwie, no wiecie, żeby po prostu nie było na samej granicy. Czemu? Bo bot na was nie widzi. Bot was nie widzi, przeprowadza linię ofensywną. Zatrzymy się na waszych jednostkach, ale wyżynając się przy okazji. Zawsze straci na początek trochę organizacji, straci na początek trochę...
trochę wojska, wyposażenia i możliwe jest, że będzie was atakować cały czas jak idiota. Dlatego warto o tym pamiętać i mieć to na uwadze, żeby coś takiego przeprawić. Nie mówię, że to jest 100% skuteczność i tak dalej. Mówię, że raz jak to spróbowałem dla Becky, tak się wydarzyło. Dlatego to jest taki mały protip ode mnie do was. Też napiszcie proszę bardzo, jaki wolicie format odcinku. Na przykład teraz biadolę cały czas, co nie? Jest już 15 minuta, a ja biadolę cały czas. I czy wolicie taki format odcinku, gdzie ja biadolę cały czas i po prostu coś z tego wychodzi? Czy wolicie format odcinku, gdzie na przykład bym olał kompletnie to, co ja robię teraz i bym tak na serio w 39 się pokazał dopiero i powiedział okej, robimy to i to i to wygląda tak i od razu lecimy do akcji. Gdyż to też jest ważne. Gdzieś ja troszkę no, bawię się tymi odcinkami, jak one mają wyglądać i tak dalej. W takim razie mi zależy na waszym oddechu. Gdyż ja to jednak robię, żeby wam się miło oglądało i żeby jak najwięcej osób, no to już tak chamsko powiem, taki selfish, tak samolubnie, robię to tak, żeby jak najwięcej osób to oglądało. I wiem, że żeby jak najwięcej osób to oglądało, muszę robić format darcia mordy i 10-minutowych odcinków, chociaż teraz można robić 8-minutowe odcinki i będą także tak reklamy. No ale you know what I mean. I taki format się przyjmuje. I powiem, że mi się nie podoba ten format odcinków taki, że 10-minutowe, takie mniej więcej, czy mam 12-minutowe. Jak na serio jest jakieś darcie mordy. Lubię akurat, jeżeli ktoś po prostu streszcza rozgrywkę, którą ja umiem. Na przykład dajmy na to... to powiem Hearts of Iron 4, to też chciałbym zobaczyć, jak ktoś tam jakieś playlist odwala czy coś, ale na przykład też nie chciałbym oglądać każdej sekundy filmu, która jest powiedzmy, no przedstawia jak budować budynki na przykład, o, taki przykład, ale ja jestem akurat zaawansowanym graczem, no powiem te półtora tysiąca godzin, no jednak uważam, że mogę się nazwać zaawansowanym graczem Hearts of Iron 4, mimo że nie prosem, ale jednak zaawansowanym. Natomiast jak ktoś gra na przykład grę, którą nie ogarniam, dajmy na to, nie wiem, Total War, chociaż nie, Total War umiem, ale jak na przykład Total War Warhammera nie ogrywałem, a oglądałem go najpierw, to właśnie lubiłem oglądać cały film, jak on wszystko pokazywał i tłumaczył ktoś, niż na przykład właśnie jakieś wycinki, chociaż wycinki też są ciekawe dla osoby, która po prostu nie ogarnia tej gry, a chcę zobaczyć, jak fajnie się coś zmienia, na przykład ktoś jest fanem uniwersum Warhammera, ale nie grał nigdy w Total War i patrzy, jak na przykład Imperium się rozrasta. No to akurat według mnie jest fajna kwestia. Jak wy uważacie? W ogóle mam max paliwa. Byłoby fajnie, gdyby można było tak sprzedawać coś, na przykład za fabryki cywilne to paliwo czy coś, a nie po prostu w rendli zadawać, ale żeby ktoś po prostu na handlu ściągał, żeby też po prostu sprzedawać to paliwo w cholerę. Kurde, jakby dodali ekonomię do hoja, to rzeczywiście z tej gry można by zrobić grę na do końca zimnej wojny na przykład, czy coś w tym stylu. Mogło się zdarzyć, aż WiK 3 wyjdzie, bo według mnie WiK 3 wyjdzie po CK3, nie licząc jakichś nowych produkcji, mam na myśli odświeżane gry Paradoksu. Czyli, że po prostu wyjdzie CK3 i kolejna gra Paradoksu z jakimś nowym numerkiem, to będzie WiK 3. Że jednak wiele osób w nią gra, WiK 3 ma potencjał i ma to, co wiele osób by chciało, ekonomię. Ekonomia też jest całkiem spoko w EU4, to muszę akurat przyznać. CK2 no jest ok. Natomiast no nie jest to super 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 cud tamta ekonomia ani w jednej, ani w drugiej grze. Dlatego no WiK 3 czekam, szczególnie że WiK 3 jednak czuć od niej starość, to trzeba powiedzieć i widać mechanicznie od niej starości. Szczególnie mi się nie podoba fakt, że tego tam robienia celów wojennych w WiK 3, gdzie was po prostu znajdują w sekundę, a natomiast bota olewają i go w ogóle nie znajdują, jeżeli chodzi o robienie celu wojennego. Jak ktoś grał w WiK 3, to rozumie o czym teraz mówię. Podobnie nie podoba mi się na przykład to, że gram w trybie pełnoekranowym i alt tabuję i chcę wrócić do gry, to zawsze jest crash i dlatego muszę grać w trybie okienkowym zawsze w tą grę. I tak w sumie grałem w trybie okienkowym, dlatego żeby widzowie, no, żebyście mieli jak to oglądać wygodnie dosyć. Ja bym tego nie robił w trybie okienkowym,
O, to by kompletnie było, nie było nic widać, a tam jest akurat od cholery cyferek. W choju akurat te cyferki nie są tak ważne, powiedzmy, jak na przykład właśnie w Wiktorii. Wiktorii jest akurat ważne, hehe, partyzant. Sięgnął o tej min. Jeszcze tutaj zróbmy sobie Władysława Sikorskiego i mu dodajmy charyzmatyczny dowódca. I jak on się przetrenuje, damy dalej. Chcę wydać te po prostu siły punkty siły dowodzenia. Wszystkie, żeby ich rozwinąć. I jeszcze tutaj Bortnowski mogę rozwinąć. Dokładny stratek, poziom planowania, szybkość planowania. No powiedzmy ofensywna w takim razie. Jak masz poziom planowania, czy będziesz miał lepsze damage za plan. A to mi się akurat podoba. Dobra, przydzielamy go tutaj. Kolejna doktryna, chociaż poczekam te kilka dni, aż mi się tutaj ta doktryna przyspieszona zrobi. Idziemy w rozwój Górnego Śląska, mimo że jest bardzo duża szansa, że niestety go stracę. A ogólnie troszkę tutaj się rozbudujemy, gdyż jednak tego potrzebujemy. Stabilizację zostawimy ewentualnie na koniec, te, co mówiłem po prawej stronie drzewka. Żeby najzwyczajniej w świecie nie... Potrzebujemy po prostu czegoś innego teraz w tym momencie. Wtedy stabilizacja będzie potrzebna akurat podczas wojny, bo tam spadnie po prostu. I wtedy będzie przydatnie posiadać. Teraz to nie jest wielka rzecz, chociaż to prawda bym wolał 60 stabilności niż 59 z hakiem, żeby nam to dało jednak troszkę fabryk konsumpcyjnych, fabryk do produkcji więcej dla nas. O, tutaj widzę, że jest spory problem ze stalą, to weźmy jeszcze sobie jedną fabryczkę stali od Francuzów, gdyż no chciałbym, żeby sprzęt wsparcia też był. Co oni mieli w ogóle na sprzęt wsparcia? O ja pierdziele, oddział zjadł kawalerii. No wzrośnie, ale ja potrzebuję łopatek. Ja potrzebuję łopatek do tego. Ponieważ łopatki dadzą na większe okopanie się, a my jednak, pomimo powiedzmy początkowej ofensywy, mam zamiar przejść do defensywy ostatecznie. Chociaż powiedzmy tak full przyszłościowo jeszcze nie wiem jak to będzie, ziom. Ale, no ale jakoś właśnie w ten sposób jak mówię. Pokazujmy wszystkie samoloty, nie są potrzebne, ponieważ będzie nam tylko spamić, że skrzydła są nieużywane. Teraz nam spamić, że mam samoloty w rezerwach. Proszę wypierdzielać. Dobrze. I tutaj nic nie pokazuje, nawet... A nawet manpower nie dochodzi, ani manpower do tych łopatek nie dochodzi. Okej, zapomniałem, bo akurat manpower jest taki sam, ale sprzęt wsparcia jest większy. No dobra, możemy przydzielić, będziemy mieli za dwie pełne armie. Rozwój Górnego Śląska ukończony. To w takim razie lecimy nie bombę. W ogóle bomba to sobie... Wyszukajcie w net, bo to jest akurat ciekawa kwestia samego tego projektu, bomba i tak dalej. Warto poszukać, warto. Mieliśmy w ogóle... miałem wykładowcę, no mam nadzieję, że cały czas żyje. Stary dziadio na pierwszym roku studiów. I mieliśmy przedmiot historia elektroniki. I... to było akurat bardzo fajne, ponieważ on nie wymaga jakichś tam liczenia amperów czy coś w tym stylu, co dla informatyka to jest kuwa tragedia. Natomiast wymaga, znaczy po prostu opowiadał o historii, co ja zawsze bardzo lubię historię. I na przykład on był jedną z osób, które, no nie wiem czy on był wojskowy, czy po prostu był w jakiejś tam firmie czy coś w tym stylu. Ale on brał udział, powiedzmy tak bezpośrednio, w rozbrajaniu i zabezpieczaniu bomb V2. Znaczy rakiet V2. Więc, kurde... Zgaduję, że wtedy miał jakieś 18-19 lat pewnie, ale... Ale też, kurde... Szczerze powiedzieć, w 2020 roku, wtedy to było 18 akurat. Ale tak czy tak w tych latach, teraz usłyszeć taką prawdziwą historię z pierwszej ręki, że ktoś coś zrobił podczas II wojny światowej. 10 lat temu to jeszcze nie był taki wielki problem. 15 lat temu to też jeszcze jakoś były te relacje, no bo więcej osób, powiedzmy, która przeżyła II wojnę światową, żyła. Wtedy byli jeszcze nawet weterani I wojny światowej, no ale no chyba nie, chyba nikt nie słuchał bezpośrednio z pierwszej ręki tutaj historii weterana I wojny światowej. Z wojny z bolszewikami może prędzej, ale nie I wojny światowej. Ja też pewnie troszkę powątpiewam, że jeżeli ktoś taki był, to możecie powiedzieć, że ja byłem. I możecie nawet opisać, chociaż pokrótce, taką historię. To może być ciekawe. Wiele osób może to zaciekawić. A może nawet staniecie się gwiazdą chwili tutaj, w komentarzach.
Jeżeli zawsze o czymś takim marzyliście, to teraz macie szansę. Dobra, jakieś jednostki się porobiły. Mamy 61 jednostek. Kurczę, a nie, 66, okej. Czy lecie teraz do zbrojania tych jednostek? Bo oni jednak mają małą siłę przy... Mam 15 kastrat, to nie jest dużo, a boli mnie sprzęt wsparcia. Dobra, polecimy jeszcze... To stówę bym spróbował dobić, 34? No dobra. Ja już nie wiem, czy dam radę. Chociaż co prawda teraz pracuje więcej fabryk na to, niż pracowało wcześniej. Ale tak czy tak, to będzie problem według mnie, żeby tą liczbę osiągnąć. Czyli przed samą wojną tą holowaną artylerię podepnę oraz przeciwlotniczą możliwe, chociaż nie jestem pewien, czy tą lotniczą w ogóle użyję. Ale ona się przyda tylko dlatego, że no po prostu Niemcy na nas przewyższą powietrznie. No i będzie to nam potrzebne. Te jednostki się jeszcze trenują, więc... A, mam punkciki, pepeki. Faktycznie to nie ma co do tych demagogów lecieć, złotówce nie ma sensu, nie ma sensu. Natomiast... Mógłbym pójść w ziomków, którzy by mi dobustowali wojsko. Kurczę, iść właśnie w ten chwilowy atak armii, bo jednak w obronie bym się skupił, bo to ma być atak na linię, na armię niemiecką, której praktycznie ma nie być w tym momencie na mojej granicy. No nie mają dużo wojska, to jest taki plus, cały czas teoretycznie mogę mieć więcej wojska od nich. Nie robię kompletnie agencji wywiadu, już mi szkoda na te fabryk cywilnych. Agencja wywiadu jest przydatna na multikach oraz na rozgrywkach, gdzie rzeczywiście macie zasoby porządne, żeby to porobić i w to się pobawić. Nie ma sensu tracić zaopatrzenia jednostek, więc w takim razie trzeba ich od razu przydzielać najlepiej. Szkoda, że nie mogłem tego powiedzieć o moich pierwszych jednostkach, które szkoliły się i szkoliły bardzo długo. Dobra, pójdźmy szybko w fabryki cywilne. Mniejsza infrastruktura, fabryki wojskowe. I bym poszedł w to. 50 fabryk. Jest szansa, że osiągniemy. I sobie będzie warto chyba zraszować też nowe zespoły badawcze. Będzie tak na serio chyba wszystko, co damy radę zrobić przed wojną. Bo pozostał nam jeszcze rok. To jest 5 może badań i wtedy dopiero stabilizację polecimy. Ale Rada Gdańsk oddam, jest jeszcze ten miesiąc, będziemy mieli w zapasie. Ale to też tak czy tak nie pokazuje jakiejś super opcji, żeby... I przyszłości. W ogóle tak, by the way, są ciekawe mody na przykład, żeby przyspieszyć cele narodowe. Jest to przydatne podczas multików, żeby grać dopóki gra nie laguje. I prowadzić wojnę dopóki gra nie laguje. Są na przykład mody, które przyspieszały 2 razy National Focus. To jest spoko. Ja w ogóle sobie zagrałem Poland has Einstein, czy coś w tym stylu. Tam Einstein for Poland, który nam dodawał wszystkie zbadane technologie. I wtedy dopiero zauważyłem, bo to był jakiś początek mojej, powiedzmy, zabawy z hojem, to mniej więcej, nie wiem, 100-200 godzin. Zauważyłem, jak rzeczywiście technologia robi różnicę. I... No, i rzeczywiście... Ważna jest technologia. W ogóle teraz mówić tak w hoju... Albo ten, co te memy właśnie z hoja, albo z Europki, że... No, grałem w EU4 200 godzin. O, czyli musisz być dobrym graczem. I ten płacz. Bo tak to wygląda. Wiedźmina zagrasz 200 godzin, to znaczy, że przeszedłeś grę możliwe nawet 2 razy. Co znasz grę na pamięć, no, napierdzielasz się z potworami i w ogóle, i tak dalej. Więc napierdzielasz się z najlepszymi potworami, bossami kilka razy, więc to robię tak, można powiedzieć, wow. A chuj w Europce, takie... no nie powiedziałbym. Dobra, tutaj troszkę zabrałem im jednostki. Anders, masz od razu kawalerię swoją z powrotem. Właśnie tam wojna domowa leci w Hiszpanii. Znaczy na liście wygrywają, nic dziwnego, chociaż dosyć szybko im to idzie. Muszę przyznać. Dewizja jeszcze działów. I co? Myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku. Serce of Iron 4, mam nadzieję, że tam wam się spodobał. Będziemy dorekrutowywać cały czas jednostki. Niestety nie będę nagrywać odcinka dziennie z tego powodu, że... Którego ja wyjeżdżam? 8 będę cały dzień schlany, a 9 wyjeżdżam, żeby pić cały czas do następnego piątku, czyli aż do 14. Więc no, muszę nagrać odcinki na zapas niestety, więc no, nie odpowiem na komentarze wasze z tego odcinka w kolejnym odcinku, ale w kolejnej serii już raczej tak. Do zobaczenia, do jutra, na razie, cześć, pa.